Ruszył proces kierowcy autobusu PKM Katowice, pod kołami którego w lipcu zeszłego roku zginęła młoda kobieta. Łukasz T. do Sądu Okręgowego w Katowicach został doprowadzony z aresztu. Mężczyzna oskarżony jest o zabójstwo 19-letniej Barbary oraz usiłowanie zabójstwa trzech innych osób. Po przeprowadzeniu obszernego śledztwa, przesłuchaniu świadków, przeanalizowaniu materiału, przede wszystkim pochodzącego z nagrań, czy to monitoringu samego autobusu kierowanego przez sprawcę, autobusu, który stał obok, nagrań dokonanych przez świadków zdarzenia, po przeanalizowaniu pobranych próbek materiału dowodowego, został sformułowany akt oskarżenia, który pozwolił na zarzucenie oskarżonemu popełnienia trzech przestępstw. Jedno to z artykułu 178a, paragraf 1 kodeksu karnego oraz dwóch dotyczących pozbawienia życia i usiłowania pozbawienia życia w sumie czterech osób. Jedna osoba usiłowanie pozbawienia życia, zdarzenie, które niejako zapoczątkowało to, co się działo na ulicy Mickiewicza. Artykuł 178a, paragraf 1 kodeksu karnego mówi o prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości. U oskarżonego Łukasza T. wykryto znaczące ilości tramadolu, które są równoważne z zawartością alkoholu we krwi przekraczającą 0,5 promila. Ponadto wyniki badań wykazały śladowe ilości amfetaminy. Mężczyzna nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów i wyjaśnia, że do momentu dojazdu do zajezdni nie miał świadomości, że ktoś trafił pod koła jego autobusu. Wyznał, że działał pod presją agresywnego tłumu napierającego na przednie drzwi pojazdu i nie wie, jak to się stało, że autobus ruszył do przodu prosto w grupę ludzi znajdującą się tuż przed nim. Tutaj działo się to wszystko na tyle dynamicznie i w ciągu paru sekund, że postanowiłem... Tak. Postanowiłem pojechać tym autobusem na zajezdnię. Czyli na tym przystanku, proszę pana, pan nie otworzył drzwi, tak? Tak, nie otworzyłem, nie otworzyłem. Na tym przystanku na Mickiewicza nie otworzyłem drzwi, czyli pasażerowie jechali dalej z panem. Tak, postanowiłem właśnie tych pasażerów. I pasażerowie jechali dalej ze mną. Bo stwierdziłem właśnie, że lepiej już tych pasażerów zabrać na zajezdnię. Tak. Tam mamy ochroniarzy. I tam będzie po prostu bezpieczniej, żeby zareagować później na całą tą sytuację. Ten tłum, jak cały czas robił ten niej autobus. Jednocześnie oskarżony kilkukrotnie podczas rozprawy podkreślał i powtarzał, kierując słowa w stronę obecnego na sali ojca pokrzywdzonej Barbary, że bardzo żałuje tego, co się stało i gdyby tylko wiedział, że znalazła się ona pod kołami autobusu, na pewno by się zatrzymał. Wielokrotnie deklarował również chęć zadośćuczynienia rodzinie, choć sam przyznał, że nie wie, jak miałby wycenić ludzkie życie. Podczas poniedziałkowej rozprawy nie przesłuchano nikogo więcej, a kolejną wyznaczono na 22 listopada.